To kwestia smaku. Odpowiadam czasem, kiedy pytają nas o jakąś bardzo ważną decyzję moralną, dotyczącą prawdy. To kwestia smaku, mówimy. Czyli kwestia poczucia piękna jakby. Ale czy piękno mówi nam prawdę? Czy piękno ma w ogóle coś wspólnego z prawdą? A może piękno jest zwodnicze? Dlaczego tak uwodziło piękno nazizmu, piękno komunistycznych marszy? Czemu tak uwodziło masy? Czemu, kiedy się wpatrujemy w zimny i obcy nam kosmos, mówimy, jakie to piękne, a przecież ta otchłań oznacza dla nas śmierć? O tym wszystkim piszę w książce, która będzie dodana do najbliższego numeru tygodnika, Stefan Chwin, w tekście Zwodnicze piękno. Potęga smaku. Miliony turystów zachwycają się budowlami, które zostały zbudowane z ludzkiego bólu i krwi, a dzisiaj królują ornamentem 5 gwiazdek na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. Ku radości roześmianych wycieczek szkolnych i pogodnych emerytów z Niemiec i Japonii. Muzeum, British Museum, pełne cennych przedmiotów zrabowanych w Indiach, Egipcie i Grecji. Czy ktoś kiedykolwiek zapłacił ludom Afryki za rabowane przez stulecia szlachetne gatunki drewna? Mahoń, heban, palisander, z których zbudowano piękno Wersalu, Zamku Królewskiego na Wawelu i Pałacu Buckingham. Piękno, ból i krew, nierozerwalna jednia na ziemi. Uważajcie z pięknem, nie należy mu do wielu.